Trener zespół rozpoczął dzisiaj przygotowanie do nowego sezonu. Ta przerwa nie była długa, zaledwie 2 tygodnie. No ta przerwa nie była długa z tego względu, że wiadomo, graliśmy w pierwszej lidze. Pierwsza liga grała o tydzień dłużej od ekstraklasy. No a też nowy sezon zaczyna się bardzo szybko, bo 21 lipca gramy już pierwszy mecz. Ja chciałem optymalnie, jak to jest tylko możliwe, dać chłopcom odpocząć po ciężkim sezonie. Dlatego te 2 tygodnie były optymalne, chociaż no niektórzy, którzy od razu muszę zaznaczyć, nie znają się kompletnie na futbolu i na tym, jak należy pracować, jak należy przygotowywać zespół. Twierdzili, że nasi zawodnicy mają za długie urlopy. No jest pewien okres czasu, który wystarczy na to, żeby zespół dobrze przygotować do rozgrywek, a też trzeba pamiętać o tym, że to są ludzie, to są żywe organizmy i oni muszą naprawdę odpocząć, muszą się zregenerować i tak się właśnie stało. Dzisiaj zawodnicy wrócili naprawdę w dobrych humorach, jest się z czego cieszyć, grają w ekstraklasie, teraz chcą się jak najlepiej do tych rozgrywek przygotować i ten czas, który mamy do pierwszego meczu w zupełności nam wystarczy. Dzisiaj żeśmy zaczęli i ta praca będzie kontynuowana do 21 lipca cały czas. No właśnie, ale też brakowało kilku zawodników. Ta nieobecność była usprawiedliwiona? Skąd te powody? Tak, ta nieobecność była usprawiedliwiona, tak jak powiedziałem. No teraz zaczynamy już pracę non-stop. Wyjeżdżamy w środę na zgrupowanie. Praktycznie będziemy pracowali 2 razy dziennie. No, prosili mnie niektórzy zawodnicy jeszcze o takie wyjątkowe sytuacje rodzinne, które mieli do załatwienia, plus jeszcze sprawy związane z pozwoleniem na pobyt tutaj w Polsce, na pracę. To trzeba było wszystko podopinać, jak się to mówi, na ostatni guzik, stąd nieobecność niektórych piłkarzy, ale jutro już jesteśmy wszyscy w komplecie. Tak naprawdę pełną parą ruszamy od środy, od zgrupowania w Zakopanem. Teraz to jest taki okres wprowadzający po tych 2 tygodniach przerwy. Także to, że dzisiaj nie było na zajęciach, w niczym nie przeszkadza. Oni, pomimo tego, że mieli wolny dzień, to mieli również rzecz, którą mieli wykonać indywidualnie, żeby to jak gdyby oddawało to, co dzisiaj było robione na zajęciach. Będziemy przebywali na zgrupowaniu od 26 do 6 lipca w COS-ie i tam na obiektach COS-u będziemy trenować. Trenować, ale też rozgrywać sparingi, między innymi turniej już najbliższy weekend. Tak, sobota, niedziela, turniej. Wiem, że na pewno tam w tym turnieju bierze udział Podbeskidzie. Nie mam jeszcze informacji, jakie dwa inne zespoły będą występować w tym turnieju. A poza tym jeszcze mamy tam sparing z Garbarnią, z Sandecją i z taką drużyną z New Jersey. Z drużyną, która złożona jest z młodych, utalentowanych piłkarzy w takim przedziale między 20 a 23 lata. Przyjeżdżają tutaj do Polski, grają kilka spotkań, między innymi też z zespołami z Ekstraklasy. No ja też na taki sparing się zgodziłem, bo myślę, że fajnie zagrać jest z młodymi, utalentowanymi chłopakami z tamtego rejonu świata. A poza tym no, zawsze może się trafić jakiś fajny zawodnik. Trzeba pamiętać, że przyjeżdżają najbardziej utalentowani młodzi zawodnicy w tym przedziale wiekowym, o którym mówiłem. Więc może ktoś się trafi, kto będzie kandydatem do gry w Krakowie. Dzisiaj było 4 takich zawodników, którzy rozpoczęli testy. Jak ocenia Pan ich, może nie tyle dyspozycyjność, to generalnie pierwszą podstawę, pierwsze wrażenie i jak długo zostaną w zespole Krakowi? No na pewno będą z nami trenowali do środy. W środę podejmiemy decyzję, czy któryś z tych zawodników pojedzie z nami na zgrupowanie. Mają jeszcze tutaj jak gdyby jutrzejszy dzień na to, żeby się naprawdę dobrze zaprezentować, ale to, że któryś z nich nie pojedzie na to zgrupowanie z nami, nie będzie oznaczało, że rezygnujemy jak gdyby ze sprawdzianu tych zawodników dalszego. Tych piłkarzy obserwował przez pewien okres czasu dyrektor Bulikowski i muszę powiedzieć, że nieźle ci zawodnicy się dzisiaj zaprezentowali, a najbardziej wyróżniał się Żurek. I no, jeśli się to będzie potwierdzało na jutrzejszych zajęciach środowych, to niewykluczone, że tego zawodnika zabiorę ze sobą do Zakopanego, bo tak najbardziej mi się dzisiaj on rzucił w oczy. Czego możemy drużynie, trenerowi życzyć w tych najbliższych dniach?
No, przede wszystkim zdrowia, tego, żeby nas kontuzje omijały, bo to jest bardzo ważne. Do ligi już niewiele czasu pozostało. Chciałbym, żebyśmy no, nie mieli takiej sytuacji, jak mieliśmy w poprzednim sezonie, właśnie w okresie, może nie tym teraz, jaki mamy teraz, tylko w tym okresie zimowym, gdzie tej poważnej kontuzji nabawił się Rok Strauss i nie mógł z nami grać w tej rundzie rewanżowej, więc tego chciałbym uniknąć. Wiem, że to jest trudne, bo gramy sparingi, dużo jest gier na treningach, to jest sport kontaktowy. No ale jeżeli już czegoś życzyć, to właśnie tego, żeby nas te kontuzje omijały, żebyśmy wszyscy w zdrowiu dotarli do tego ostatniego dnia okresu przygotowawczego, a potem w zdrowiu grali i z dobrym wynikiem, z dobrym rezultatem no, nowy sezon, sezon w Ekstraklasie, na którą żeśmy wszyscy czekali w sumie tak krótko, bo tylko jeden sezon. Śledzi pan losy juniorów starszych, którzy no, niewiele brakowało, co prawda dzisiaj przegrali dość wyraźnie, ale jednak byli blisko złotego medalu Mistrzostw Polski. Tak, śledziłem, bardzo interesowałem się ich występami z tego względu, że często bywałem na ich meczach. I chcę im serdecznie pogratulować, im i trenerowi Zegarkowi, tego trzeciego miejsca w Polsce. To uważam jest ogromny sukces. Trzecia drużyna w Polsce w tej kategorii wiekowej, naprawdę wielu talentowanych chłopaków. Zresztą tacy zawodnicy jak Wdowiec, Kapustka, Szewczyk, Jaroszyński, to są piłkarze, którzy trafią do kadry pierwszej drużyny. Oczywiście muszą teraz odpocząć, bo mają też w nogach wiele spotkań rozegranych, ale uważam, że jako zespół zaprezentowali się bardzo dobrze, świetnie reprezentowali Krakowie w tym turnieju. No i przyjeżdżają z brązowym medalem. No, ja bym chciał, żeby pierwsza drużyna powtórzyła wynik juniorów starszych w tym sezonie. Bardzo bym był z tego zadowolony, brałbym to miejsce w ciemno. To tego na pewno życzymy w takim razie. Dziękuję bardzo.